Czwarta edycja Święta Dzika i Karpia Dolnośląskiego. Ile tak naprawdę jednostek nadleśnictwa zgłosiło się do tegorocznej edycji? W tym roku na nasze zaproszenie odpowiedziało 18 nadleśnictw, w tym Zespół Ochrony Lasu. Odpowiedzieli również, jak Państwo widzą, sokolnicy, pszczelarze, też organizacje tutaj działające na terenie miasta. A te 18 jednostek to z terenu całego Dolnego Śląska. Jaka jest najważniejsza idea przedsięwzięcia? No, idea jest, by promować ekologiczny styl życia, ochronę przyrody i to, żebyśmy w lesie wiedzieli, jak się zachować. A jeszcze jak przy takim wspólnym spotkaniu ludzie nauczą się rozpoznawać jakichś gatunków roślin czy zwierząt, byłoby cudownie. Jakie są atrakcje? No, atrakcje, jak Państwo sami widzicie, każde z nadleśnic przygotowało swoje atrakcje. My nie ingerujemy w to, co dane nadleśnictwo przygotowało, bo wszyscy wiemy, co mamy robić. My ze swojej strony postanowiliśmy trochę to nasze stoisko zmodyfikować, jak również trochę inne quizy i zabawy, by ludzie się nie przyzwyczajali do na przykład odpowiedzi. A co wśród nich się znajdzie? No, przede wszystkim nowością w tym roku jest ścianka, gdzie można sobie zrobić zdjęcie siedząc na dziku. I widzę, że ta ścianka cieszy się olbrzymim powodzeniem. Coś, co jak pracownicy przyszli z tym do mnie i się spytali, czy robimy coś takiego, wydawało mi się, że to no, nie jest chwytliwe, ale widzę, że bardzo. Chyba w rzeczywistości to raczej niemożliwe. No niemożliwe, bo dziki to są dosyć groźne zwierzęta, piękne i takie nasze, bo mamy je w herbie Świdnicy. A propos dzików, mamy też żywą zagrodę. Tak, jak co roku, dzięki uprzejmości Harendy, mamy właśnie żywe dziki. To już stało się taką tradycją. Proszę się nie martwić, te dziki żywe są, żywe wrócą i żywe będą w zagrodzie dalej w restauracji Harenda.